Kilkukrotnie podczas tego kursu padło już pojęcie konwersji. Czym jest konwersja? Cytując tutaj za Google, konwersja będzie miała miejsce, gdy ktoś kliknie na naszą reklamę, a następnie wykona jakąś czynność, która będzie dla nas ważna. No i z tego względu, że każdy może mieć tutaj nieco inaczej zdefiniowaną tą ważną czynność, to ta konwersja będzie też oznaczała dla każdego być może coś innego. Dla większości osób jednak będzie to oczywiście sprzedaż jakiegoś produktu czy też usługi, który jest reklamowany. Zobaczmy sobie jednak teraz może na inne przykłady konwersji. Mamy oczywiście nasz zakup, naszą sprzedaż, ale mamy również zapisanie się do newslettera, założenie konta w naszym sklepie czy też na konkretnej stronie, skorzystanie z formularza kontaktowego, rozmowę telefoniczną, dołączenie do naszej, naszego fanpage'a w jakiejś sieci społecznościowej, na przykład na Twitterze bądź też Facebooku, Skorzystanie z kuponu, kuponu rabatowego na przykład, bądź też obejrzenie filmu, wideo na naszej stronie. Tak więc te konwersje dla każdego mogą oznaczać coś innego i Ty jako reklamodawca będziesz musiał zadać sobie pytanie, na jakich działaniach Tobie zależy, na jakich działaniach osób odwiedzających Twoją stronę będzie Ci zależało. Co, które z tych działań przyniesie Ci jakieś korzystne zyski, bądź to finansowe, bądź jakieś inne, które mogłeś sobie oczywiście zdefiniować. Jeżeli będziesz wiedział, czym dla ciebie jest konwersja, to będziemy mogli przejść do konfiguracji śledzenia konwersji. Jest to takie bezpłatne narzędzie Edwardsa, które pozwoli ci właśnie zliczać i sprawdzać to, które reklamy powodują konwersję. Będziemy potrzebowali do konfiguracji śledzenia konwersji dwóch rzeczy. Przede wszystkim będziemy potrzebowali tzw. strony z podziękowaniem, czy też strony konwersji. Edwards będzie musiał odnotować, że dana konwersja miała miejsce. Jak będzie mógł to zrobić? Na przykład za pomocą strony z podziękowaniem. Jeżeli konkretny klient dokona transakcji, to wyświetlona mu zostanie strona z podziękowaniem, ewentualnie z jakimiś dodatkowymi informacjami dotyczącymi tej wykonanej transakcji. I tę stronę zobaczy tylko ten jeden konkretny klient, który dokonał tej konkretnej transakcji. Kolejny zobaczy podobną stronę z podziękowaniem dla siebie. I to właśnie będzie dla nas strona konwersji. To za pomocą tej strony, jeżeli ktoś zobaczy tą stronę, jeżeli ona zostanie wyświetlona, to my będziemy wiedzieli, że konwersja miała po prostu miejsce. I na takiej stronie będziemy musieli umieścić odpowiedni kod śledzenia konwersji JavaScript, który zostanie nam wygenerowany przez Edwardsa. I o tym opowiem Ci w kolejnym filmie. To może brzmi to skomplikowanie, jeżeli nie jesteś taką osobą techniczną. Nie znasz się na tych technicznych aspektach tworzenia stron. Ale zapewniam Ci, że nawet jeżeli no, nie orientujesz się w takich tematach, to i tak będziesz mógł bardzo łatwo zaimplementować kod na swojej stronie. Ewentualnie będziesz mógł poprosić o to osobę, która jest wykwalifikowana, która być może pomaga ci podczas pracy z Twoją stroną. Dlaczego śledzenie konwersji będzie tak bardzo użytecznym dla nas narzędziem? No, chociażby dlatego, że pozwoli nam sprawdzić, w którym miejscu, na jakim poziomie Twojego konta, Twoich kampanii, będą te konwersje miały miejsce. Będziesz mógł sprawdzić, która konkretna kampania wygenerowała ile tych konwersji, bądź sprawdzisz sobie to na poziomie grupy reklam, pojedynczej reklamy, a nawet pojedynczego słowa kluczowego. W ten sposób będziesz mógł po prostu podejmować takie bardziej racjonalne decyzje co do optymalizacji. Swoich kampanii. Gdybyśmy mieli właśnie wyliczyć takie zalety śledzenia konwersji tego narzędzia, no to zliczałoby ono oczywiście ogólną liczbę konwersji, co dawałoby nam pojęcie o tym, jak skuteczne są nasze wysiłki reklamowe. Pozwoli nam ono też obliczyć zwrot z inwestycji, no bo skoro będziemy wiedzieli, ile mamy konwersji, ile mniej więcej taka konwersja jest dla nas warta, to będziemy mogli sobie to zestawić z naszymi wydatkami na reklamę i w ten sposób uzyskamy nasz zwrot z inwestycji. Śledzenie konwersji pokaże nam również ile średnio będzie nas kosztowała taka konwersja, na przykład w ramach konkretnej kampanii reklamowej. Śledzenie konwersji pozwoli również lokalizować te skuteczne i nieskuteczne elementy kampanii i jak powiedziałem odpowiednio je optymalizować. W końcu dzięki śledzeniu konwersji odblokujesz również pewne zaawansowane narzędzia AdWords jak optymalizator konwersji czy ulepszone CPC, o których wspominałem nieco wcześniej w kursie. To tylko z pomocą śledzenia konwersji będziesz mógł to zrobić. Edwards będzie potrzebował konkretnych danych, aby mógł po prostu z ich pomocą ulepszyć twoje kampanie i sprawić, by były one jeszcze bardziej konwersyjne. Tak więc warto śledzenie konwersji tutaj sobie skonfigurować. Będzie ono takim uzupełnieniem tych statystyk, które dostajesz już na samym początku w przypadku Edwards, i w kolejnym filmie pokażę ci właśnie, jak to śledzenie konwersji poprawnie skonfigurować.